witam wszystkich Państwa zgromadzonych na uroczystości z okazji 11 listopada, z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę wolności. Zebraliśmy się na trzeciej części tej uroczystości, gdzie okolicznościowe przemówienia i występ artystyczny za chwilę się odbędzie. Witam serdecznie pana Mariana Soszyńskiego, burmistrza Kałuszyna, pana Arkadiusza Czyżewskiego, elektra. Witam serdecznie panią Henrykę Sęktas. Witam serdecznie pana Janusza Pełkę, przewodniczącego ówczesnej Rady Miejskiej w Kałuszynie. Bardzo serdecznie witam księdza proboszcza Władysława Szymańskiego. Państwa radnych, sołtysów, kierowników jednostek zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości. Tę część uroczystości rozpoczniemy przemówieniem. Do przemówienia zapraszam pana Mariana Soszyńskiego i pana Arkadiusza Czyżewskiego, którzy z tej okazji wygłoszą okolicznościowe przemówienie. Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Kałuszyn, drodzy goście, panie burmistrzu elekcie, dostojny księże prowacie, droga młodzieży, szanowni zebrani, wyjątkowy dzień 11 listopada. Wyjątkowy dzień dla wszystkich Polaków, i tych żyjących w kraju, i tych za granicą. W tych, dla których Polska, słowo Polska, patriotyzm, ojczyzna znaczy jedno. Znaczy język, znaczy wiara ojców, znaczy, że to, co jest najdroższe i najukochańsze, to, co jest w sercach, jest realnie obok nas. Moi drodzy Państwo, ta dzisiejsza rocznica, setna rocznica odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę zbiega się również z naszymi rocznicami lokalnymi. 2 lata temu obchodziliśmy 600-lecie powstania miasta Kałuszyn, naszej osady, pierwszych zmianek w naszym mieście. W tym roku obchodziliśmy 300-lecie nadania praw miejskich. Wszystkie te rocznice były obchodzone bardzo uroczyście, ale tak jak powiedziałem, ta rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości jest wyjątkowa. I my jako samorząd, jako parafia, jako jednostki tutaj gminne, obchodząc tą rocznicę, obchodziliśmy ją przez cały 2018 rok. W jednych miejscach może było widać to bardziej uroczyście, w drugich mniej. Ale wszędzie odbywały się uroczystości. Przez cały rok pamiętaliśmy, że to jest rok setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nas kraj. Moi drodzy Państwo, począwszy od żłobka, a skończywszy na nas dorosłych, poprzez przedszkole, szkoły, instytucje, tam, gdzie znajdowało się nasze logo, wszędzie na wszystkich uroczystościach, zapis 1918-2018. Ono towarzyszyło nam wszędzie. Dzieciom na lekcjach, nam na wszystkich uroczystościach, sesjach, tych kościelno-państwowych, tych naszych gminnych, lokalnych. Ogółem, moi drodzy Państwo, odbyło się takich uroczystości 100 na tą rocznicę. W połączeniu ze wszystkimi uroczystościami. I tutaj wielkie słowa podziękowania, uznania kieruję w stosunku do młodzieży szkolnej, do pedagogów, do dyrekcji.
bo tych uroczystości aż 50 odbyło się właśnie w tych środowiskach. Tak jak wspomniałem, począwszy od uroczystości prowadzonych w żłobku, gdzie maleńkie dzieci uczyły się zrobić naszą polską flagę, białą, czerwoną. Bo na tyle stać je w tej chwili, na tyle można. Ale nie ma nic ważniejszego jak hymn, jak godło i nasza flaga. I w żłobkach zaczynaliśmy, moi drodzy Państwo, od flagi. Przedszkole, szkoły. Były to koncerty, były to konkursy, były to różne zajęcia mówiące o tym, co nasi przodkowie musieli dokonać, wykonać, co poświęcić, żeby ta wolność, którą i ta rocznica, którą dzisiaj obchodzimy, mogła być ważna, istotna i moglibyśmy się cieszyć. Również uczestniczyli, nie w tych uroczystościach uczestniczyły i organizacje społeczne, stowarzyszenia. Nie wspomnę już tutaj o kolegach emerytów i rencistów. Uniwersytet Trzeciego Wieku. To są te organizacje, moi drodzy Państwo, które w mniejszym czy większym stopniu były przez okrągły cały rok tutaj z nami, uświęcając tę rocznicę. Bo co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, ta świadomość i poczucie, że jesteśmy Polakami, że jest ta rocznica i co trzeba zrobić, żeby tą wolność zachować i utrzymać. Ksiądz proboszcz dzisiaj nam przy świętym powiedział, to co nawiązując do słów świętego Jana Pawła II. Wolność nie jest nam dana na zawsze. O nią musimy walczyć i budować ją każdego dnia. Moi drodzy Państwo, zastanawiając się nad tym, co my mamy dzisiaj zrobić jako społeczeństwo, jako Polacy, żeby ta wolność została utrzymana i zachwiana, to nasuwa się jeden pierwszy wniosek. Tak jak przez 123 lata niewoli polskość została utrzymana, gdzie? A między innymi w kościołach i w rodzinach polskich. To były ostoje polskości. Tam przetrwała polskość, bo nigdzie indziej nie mogła przetrwać. Ona przetrwała dzięki twórcom naszych literatury, poetów, muzyków, malarzy, ale przede wszystkim przetrwała właśnie w polskich rodzinach. I myślę, że nic się nie zmieniło, żeby dbać o tą wolność i oczekiwać, że możemy się za 100 lat spotkać i cieszyć się już 200. rocznicą. To trzeba dbać o to, połubić w naszych polskich rodzinach. Trzeba szanować to, co jest polskie i szanować się nawzajem. Szanować się pomimo różnic poglądów politycznych i nie tylko, ale przede wszystkim szacunek. Wszelkie zniewolenie polskie, jak historia nas uczy, zawsze początkowało i zaczynało się od niesnasek wewnętrznych. I dzisiejszym takim przesłaniem musimy się wyzbyć. Nie ma nic ważniejszego jak szacunek Polaka do Polaka i pamięć o tych czasach, które już minęły i bohaterach, którzy dali nam to wolność. Moi drodzy Państwo, przekazuję głos panu burmistrzowi rektorowi, który nakreśli nam historię dojścia, przekaże swoje uwagi. Dziękuję bardzo. Szanowny panie burmistrzu, szanowni radni, szanowni księże proboszczu, szanowni drodzy mieszkańcy naszego miasta Kałuszyna i naszych miejscowości sołeckich. 11 listopada 1918 roku, data jubileuszowo obchodzona w dniu dzisiejszym, tak naprawdę był kwintesencją i ostatnim akordem 123 lat walki o polskość
o przywrócenie bytu narodowego naszej ojczyzny, który został na mocy układu trzech mocarstw, Cesarstwa Rosyjskiego, Królestwa Prus i Cesarstwa Austriackiego w roku 1795 zmazana z mapy Europy. Już od pierwszego dnia, kiedy formalnie Polska nie istniała, w rodzinach, instytucjach religijnych, Kościele katolickim, różnego rodzaju stowarzyszeniach kulturalnych, społecznych, poprzez oświatę, czasami, która prowadzona była w sposób oddzielny w związku z zakazami nauczania w języku polskim. Ta walka o przywrócenie Polski na mapę Europy prowadzona była od samego początku. Oczywiście miała ona wymiar dwojaki. Oprócz bardzo dobrze nam znanych czynów zbrojnych, rozpoczynając od wojen napoleońskich, od udziału Polaków, naszych rodaków w walkach przy boku Napoleona Bonaparte w regionach polskich, których śladem jest nasz wspaniały hymn Marsz Marsz Dąbrowski, poprzez powstania listopadowe, krakowskie, styczniowe, poprzez wybuch I wojny światowej i walkę naszych rodaków w armiach wszystkich zaborców i poprzez czyny legionowe, poprzez późniejsze powstanie wielkopolskie, trzy powstania śląskie, krwią wywalczyliśmy ten byt, który przez 123 lata tlił się w sercach naszych rodaków. Oprócz tego czynu zbrojnego, drugą warstwą działalności była praca organiczna, praca cicha może czasami, żeby zaborca w jakiś sposób negatywny nie piętnował tego. Właśnie cicha, organiczna praca na rzecz naszej ojczyzny poprzez zachowanie języka polskiego, poprzez zachowanie polskiej tradycji, zarówno narodowej, jak i religijnej. 123 lata uwieńczone zostało w tym pamiętnym listopadzie 1918 roku. Oczywiście ten dzień formalnie przyjmowany obecnie jako Dzień Odzyskania Niepodległości, liczony jako Dzień Pamięci Narodowej, Święto Odzyskania Niepodległości, nie zakończył daniny krwi, jaką nasi rodacy musieli zapłacić. To był tak naprawdę wstęp do wywalczenia sobie wolnego kraju. Mamy dopiero 18 rok, przed nami jeszcze cała wojna z nawałą bolszewicką uwieńczona cudem nad Wisłą w sierpniu 1920 roku. Przed nami jeszcze walka o granice zachodnie, w trzech powstaniach śląskich, powstaniu wielkopolskim. Ale już wtedy w 1918 roku siłą, zwartą siłą wszystkich tak naprawdę opcji politycznych, to zaznaczył pan burmistrz Soszyński. Proszę Państwa, jak wielka to była praca, można było uzmysłowić to, że ta nasza kochana ojczyzna w listopadzie 1918 roku składała się tak naprawdę z trzech konglomeratów, z trzech różnych systemów prawnych, z trzech różnych systemów administracyjnych, oświatowych. Już w styczniu został powołany Sejm Ustawodawczy. To dzisiaj może się wydawać niemożliwe, ale w przeciągu 2 miesięcy Polska stworzyła parlamentaryzm, łącznie z wolnymi, demokratycznymi wyborami. Stworzono polskie instytucje sądowe. Stworzono polskie prawo, które musiało ujednolicić te trzy wyrwane na 123 lata sztucznie oddzielone części naszego kraju. Szanowni Państwo, nie sposób dzisiaj, mówiąc w skali makro, o działaniach niepodległościowych, które przyczyniły się do odzyskania wolności przez nasz kraj, nie sposób nie wspomnieć o tej historii mikro, tej historii naszej lokalnej, historii naszego Kałuszyna i naszej ziemi kałuszyńskiej. My, Kałusiacy, nasi poprzednicy, również przyłożyliśmy się w dużym stopniu swoją daninę pracy, ale i krwi, dołożyliśmy do odzyskania przez nagranie niepodległości. Zasadne jest wspomnieć tutaj w tej chwili postacie, które są dumą naszego miasta, o których winny być nasze dzieci nauczane na lekcjach historii.
Zacznę, proszę Państwa, od osoby Franciszka Stasiaka. Franciszek Stasiak, mimo że nie pochodził z naszych terenów, pochodził z okolic Puław, w naszym tutaj osiadł w mieście Kałuszyn, tworzył polską organizację wojskową, organizację, która w utajnieniu miała przygotowywać wybuch powstania, czekając na sprzyjające okoliczności, na to, co pisał pięknie Mickiewicz, o wojnę narodów prosimy Cię, Panie, kiedy zaborcy pokłócą się między sobą, a my wykorzystamy tę sytuację i otworzymy nasz kraj. Na terenach właśnie naszego miasta i gminy taką działalność zajmuje się Franciszek Stasiak. Franciszek Stasiak, który po odzyskaniu przez Polskę niepodległości był pierwszym starostą miejskim, a następnie od roku 1919 aż do roku 1933 roku był burmistrzem Kałuszyna. Jak duży wkład jego był w rozwój tego miasta, świadczy to, że kiedy burmistrz Stasiak umarł w 1934 roku, ówczesna ulica Dworska, która teraz nosi nazwę ulicy Mickiewicza, została nazwana ulicą Franciszka Stasiaka. I do 1944 roku ulica Mickiewicza obecna była to ulica Stasiaka. I jak wielką osobą był pan burmistrz Stasiak, jako urzędnik, ale jako prywatnie świadczy, w jaki sposób wychował swoje dzieci. Burmistrz Stasiak miał dwóch synów, Franciszka i Ryszarda. Franciszek złożył daninę krwi w 1944 roku pod Monte Cassino, Ryszard rok wcześniej, w 1943 roku pod Tobrukiem. To pokazuje, w jakiej atmosferze byli wychowywani młodzi ludzie w tym dwudziestoleciu międzywojennym. Drugą osobą, kolejną, którą tutaj trzeba przywołać, jest postać księdza dziekana Józefa Rybarkiewicza. Osoba, która współtworzyła niepodległy Kałuszyn. Osoba wielce zasłużona nie tylko dla parafii kałuszyńskiej, ale również dla życia społecznego, kulturalnego Kałuszyna. Między innymi ksiądz dziekan Rybarkiewicz był honorowym przewodniczącym Komitetu Budowy istniejącej do dzisiaj w naszym mieście budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. To ksiądz Rybarkiewicz podsycał uczucia niepodległościowe poprzez tworzenie stowarzyszeń, które miały podtrzymywać polską kulturę, polską tożsamość, polski język. Kolejnymi osobami, o którymi musimy dzisiaj pamiętać i należy je przywołać, są to bracia Janiszewscy, Wiktor i Tomasz. Tomasz Janiszewski był synem Szymona i Wiktorii z Noińskich, rodowitym kałuszynianinem. On przewodził rozbrajaniu jednostek niemieckich w 1918 roku w Kałuszynie, był dowódcą pełowiaków na tak zwane miasto Kałuszyn wraz ze swoim bratem Wiktorem Janiszewskim. Zapewne Państwu ta postać jest znana jeszcze z bardziej tej drugiej tragicznej strony, ponieważ w Kałuszynie od kilku lat czcimy pamięć osób pomordowanych w Katyniu, w Charkowie, w Międnoje z naszego Kałuszyna, którzy właśnie tam zakończyli życie. Mamy Aleję Dębów Katyńskich. Jeden z tych dębów, który rośnie przy wejściu do gimnazjum publicznego w Kałuszynie, to jest właśnie dom poświęcony Tomaszowi Janiszewskiemu, pseudonim Zawilec. Ten wielki człowiek, który walczył o niepodległość tutaj w naszym Kałuszynie, skończył zamordowany w 1940 roku w Katyniu. I w tej mogile pozostał na zawsze. Szanowni Państwo, cieszę się, że dzisiaj po 100 latach my tutaj, Kałuszynianie, mieszkańcy miasta i gminy Kałuszyn, świętujemy tę doniosłą uroczystość. Nawiązujemy do tych działań naszych poprzedników przedwojennych, którzy w 1938 roku ufundowali ten wspaniały pomnik, przed którym przed chwilą składaliśmy wieńce. Jest to pomnik pobudowany w dwudziestolecie między odzyskaniem niepodległości przez ówczesnego burmistrza inżyniera Kazimierza Koszuckiego, wykonany przez mistrza kamieniarskiego Mariana Haberskiego, który przetrwał zawieruchę wojenną, który dzisiaj wiąże te nasze pokolenie Kałuszynian przedwojennych i nasze wspólnymi uroczystościami. Szanowni Państwo, świętujmy ten dzisiejszy dzień. Świętujmy go sposób uroczysty. Radujmy się z tego, że mamy wolną ojczyznę,
ojczyznę, która bardzo wiele kosztowała krwi i pracy naszych poprzedników. Szanujmy, czcimy, świętujmy wspólnie, bez względu na podziały poglądowe. Polska jest jedna i nasz Kołuszyn też jest jeden. Pamiętajmy, że patriotyzm, aby patriotyzm uzewnętrzniać i okazywać nie tylko w dni świąteczne, nie tylko poprzez emblematy zewnętrzne, poprzez wywieszenie flagi czy kotylionu, ale bycie patriotą, szanowanie z Polski i szanowanie swojej własnej ojczyzny, to jest również codzienna praca na jej rzecz. Czasami może niewidoczna, to jest rozmowa, wpajanie dzieciom swoim, szacunku do języka polskiego, do pielęgnowania jego gramatyki, do pokazywania, gdzie są groby naszych przodków, do wychowywania ich w duchu polskich świąt i narodowych, i religijnych, to wszystko składa się na Polskę, a ta nasza Polska składa się z takich małych Kałuszynów. Chciałbym, żebyście Państwo byli dumni z tego, że po 100 latach nasz kraj, nasz Kałuszyn rozwija się, zdobywa nowe pola rozwojowe, że stajemy się miastem nie tylko szanującym tradycję, nie tylko pamiętającym o swojej historii, ale dbającym również o to, aby życie obecnych jego mieszkańców i przyszłych, którzy po nas tutaj przyjdą, było jeszcze bardziej dla nich lepsze, wygodniejsze, czego Państwu wszystkim serdecznie życzę. Dziękuję bardzo.